Słuchaj zagranie Michała Widy Majera. Andrzej Bogrucki! Uderzył z ostrego kąta, celne uderzenie. Dobra akcja zawodnika UKS-u. I że dysponuje naprawdę również. Bardzo dobre uderzenie. Tymczasem po raz kolejny w ataku UKS Andrzej Bogrucki. I mamy 1-0. I szansa na kontrę. Rafał Soja! I nie ma bramki. Dla Południa Czosnów. Może teraz Rafał Soja. Obok bramki. Kontra Południa. Damian Kręźlewicz. I 2-0. Damian Kręźlewicz. Piotr Waniszewski. Wypychany tutaj przez Rafała Soję. Jeszcze będzie okazja. Piotr Kwieciński. I będzie jeszcze na sam koniec rzut wolny dla Południa Czosnów. Faulował tam Rafał Soja. Po 3 przewinienia na końcu obłęk. Rzut wolny na zakończenie pierwszej połowy. Damian Kręźlewicz! I 3-0! Z Wermą, typową dla siebie zawodnicy KS Górki. Tymczasem jesteśmy już po drugiej stronie boiska. Robert Graf! I gdyby nie Kuba Zając, mielibyśmy 4-0. Teraz Rafała Soi. Czy wykorzystany przez Roberta Grafa? Perfekcyjnie wykorzystany, a to oznacza, iż mamy 4. bramkę. I 5-0 dla Południa Czosnów na listę strzelców. Wpisuje się Michał Widmajer i Rafał Soja. I jest bramka dla KS Górki. No i kto wie, być może kolejny taki sam wariant. Artur Pręgowski zmuszony tutaj do interwencji. Robert Graf. Dobra kontrola nad piłką zawodnika UKS-u. Robert Graf, ależ akcja. Jeszcze nie koniec. Ponownie Rafał Soja. Robert Graf, świetne przyjęcie piłki. Robert Graf! Ależ bramka, kapitalne przyjęcie. 3-1. Krzysztof Jastrzębski. I mamy gwizdek sędziego Szymańskiego. Piotrek Krasuński. Ponownie Kuba Zając, jeszcze nie koniec, jeszcze okazja. I bramka! Kolejna bramka dla UKS-u. 7-1.